Czołem, ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Robin Hood Sherwood Builders. Słuchajcie, dzisiaj trzeba w końcu postawić strzelnicę, ale żeby postawić strzelnicę, trzeba postawić tkalnię. Trzeba też nabyć punkty umiejętności, trzeba odnaleźć sołtysa. Myślę, że pójdziemy w tamto miejsce, gdzie na mapie widzieliśmy... Chyba o to, może tutaj będzie gdzieś sołtys, albo gdzieś tutaj, albo tu mamy też jakieś zadanie, więc jest wiele miejsc, gdzie można powiedzieć, że mogą znajdować się osoby przypominające sołtysa. Tu mamy kilka takich różnych miejscówek, ale tu są zadania, więc myślę, że to będzie nasz cel. O, tu byśmy chcieli się udać. Szybka podróż, strzel w linę, zabić przeciwników, okej. Tu nie ma szybkiej podróży. Musimy sobie pójść z buta, ale to spoko. Odkrywamy różne rzeczy, tu mamy kolejną zagadkę w razie czego, więc możemy nawet tutaj sobie kliknąć, chyba że tu byłem i tę zagadkę już odkryłem. Jakoś pójdziemy sobie na pewno pozwiedzać dzisiaj, ale zanim pójdziemy pozwiedzać, ja muszę zobaczyć, czy jestem w stanie, bo ja potrzebuję szybko nowego łuku. Co my tu mamy? Narzędzia naprawcze. No właśnie, może uda się jednak to ogarnąć, bo ma narzędzie otrzymania w broni w dobrym stanie, tak? Niskiej jakości. Chcielibyśmy sobie na pewno zrobić tak, skrzynia... Ulepsze. Mimo wszystkiego narzędzia, próg ulepszenia. Aha, dobra, to jest ten próg ulepszenia, a to jest naprawianie. Bo wydaje mi się, że mógłbym chętnie bym chciał zrobić, słuchajcie, przynajmniej jedno narzędzie naprawcze. Bo to mi się przyda, jak będzie mi się ten łuk niszczył, jak widzicie, zaraz się znowu stówkę trzeba będzie zregenerować. Póki nie podniosę progu, a mogę podnosić próg, tylko że niskiej jakości przedmiotom, to mogę tam coś ulepszyć, ale wydaje mi się, że wolałbym na początku postawić strzelnicę, żeby móc już produkować, zrobić sobie lepszy łuk i ten lepszy łuk już ulepszać. Oczywiście nie wiem, czy ten lepszy łuk nie będzie i tak gorszy od mojego ulepszonego łuku. Zobaczymy. Natomiast tak, musimy postawić sobie tkalnię. To za chwilę zrobimy, patrzę, tylko tutaj wyślij do magazynu miedź. To co było do zrobienia, zostało zrobione. Dobra. I tak, chcemy zbudować tkalnię. Wydaje mi się, że do tkalni mieliśmy wszystko gotowe już. Tak, jak najbardziej. 10 cegieł, dużo gliny, jest sosna, monety i robotnicy dostępni również. O dziwo. Więc sobie postawimy to jakoś tutaj, możemy postawić sobie tkalnię. Bardzo, i ona tam się będzie butowała. No i teraz po tkalni musimy zebrać pieniądze i wszystko inne również, żeby zbudować w końcu strzelnicę. A strzelnica, jak widzicie, wymaga od nas smoły, którą się kupi, ale właśnie wyprawiona z Kurałani. O Jezu, dziwne jest to miganie tym obrazem, to już nieraz mówiłem nawet. Więc zobaczmy te tkalnie teraz, czy już możemy od razu zacząć produkować. Kanina konopna, wyprawiona z Kurałani, proszę bardzo, ale oczywiście też wymaga... Aha, z Kurałani trzeba dorzucać i sól. Możemy robić też cięciwy, możemy robić wyprawione skóry wilka. O, zbroja, kamuflaż. Okej. Okay. Co ona robi? Bonus pełnego za kamuflaż, maksymalny poziom przeciwnika podatnego na egzekucję plus 1. Aha, a to jest bonus, okej. Okay. Tu mamy obniżenie hałasu, obniżenie zasięgu wzroku, pancerz. Tu mamy inny zestaw. Zbroja, żywotność. Regeneracja życia poza walką. Jest coś takiego. Zbroja uniwersalna to coś, co posiadamy. Czyli ogólnie coś do maksymalnej energii. W sumie akurat to jest dobry zestaw. Płaszcz. To są już takie dodatki, tak? Element dekoracyjny, więc no. Ja tu nie widzę w ogóle, szczerze mówiąc, szału, jeśli chodzi o stroje. Tak? Absolutnie nie wydają się ciekawe. Musimy wytworzyć 10 skór łani ogólnie, tak? Więc niech się tutaj to produkuje. Mamy wyprawioną skórę łani, nie muszę nawet tego brać. Na pewno, natomiast będę musiał na pewno tych skór łani trochę do magazynu dorzucić, ale no to potrzebujemy pieniędzy, żeby ruszyć z dalszą zabawą, więc tkalnia jest, rzeczy są, kurs wyznaczony również też jest, więc nie tracimy więcej czasu, idziemy do ciekawego miejsca. Chociaż wydaje mi się, ciekawe miejsce to zwiedzam. Wiecie co? Chyba wolałbym zerknąć tutaj. Na to ciekawe miejsce, gdzie jest jakiś obóz królewskich zwiadowców. O, i zobaczymy też, czy po drodze tę zagadkę mamy rozwiązaną. O, zdobyłem punkt umiejętności zbierając surowce. Zaraz go rozdamy, a nie będziemy go rozdawać. Węgorz, miód pitny, sosna. Okej. Okay. Nie będziemy go rozdawać, bo my musimy w domu go rozdać. No to uda mi się tam dostać?
Niestety nie. Dobra, chromolę tam tą skrzynkę. To nie była jakaś super skrzynka. Pozbieram też trochę gliny. I ogólnie idę naokoło, się okazuje. Idę wzdłuż rzeki, więc jak sami widzicie, nie do końca tak jak chciałem pójść, ale tutaj będziemy mieli drogowskaz. Co oznacza, zawsze w przyszłości szybciej gdzieś tam zawsze dojdę. Zdaję sobie szybkie podróże, to spoko rzecz. O, proszę bardzo, mamy szybką podróż. I możemy sobie kliknąć. I możemy w razie czego w przyszłości już podróżować. Tylko czemu to jest takie... Chyba chcieli, żeby cała mapa była widoczna w jednym miejscu. No dobra. Zaktualizowano punkt kontrolny, bardzo mnie to cieszy. To mógłbym teraz wrócić i sobie zrzucić ten cały zbiór rzeczy, który mam, ale na razie... Na razie spoko, na razie szukamy dalej. A raczej szukamy. Idę. Idę dalej i... Na razie zwiedzam, staram się dojść do tego miejsca, gdzie są te znaki, są wykrzykniki, żeby nowe zlecenia mieć, bo nowe zlecenia oznaczają również, mam nadzieję, więcej pieniędzy. Po drodze może również zapolujemy na coś. Okej, tu wygląda, jakby to można było jakoś przyatakować, wejść. Patrzę na swoje... Używam swoich umiejętności wzroku, ale... No właśnie, gra na takiej przestrzeni otwartej już trochę świruje, już trochę zmniejsza również. Jest spadek klatek. Sobie już nie radzi. O! Cały czas mnie tam próbują złapać, widzę, ziomki. No dobra. W którym kierunku idziemy? Ładnie, słońce świeci. Moglibyśmy pójść w tym kierunku, słuchajcie. O, to sobie zaznaczymy. A tu mamy też dostępne pierwsze zadanie. O, i tu mamy nawet, zobaczcie, drogowskaz. Tutaj mamy nocleg. Więc a nuż poodkrywamy sobie rzeczy. Dzisiaj rzeczywiście tak trochę podejdziemy do sprawy odkrywczo. O! Odkrywamy nowe tereny. Ozbieramy questy. Tylko, że chyba sobie, słuchajcie, mam wrażenie, że gra nie radzi sobie z taką ilością... Dosłownie ilością, bo tego jest tak dużo. Obóz królewskich zwiadowców nie radzi sobie z taką ilością trawy. Takie mam wrażenie. O, proszę. Wciskam cegłę i wciskam cegłę. I co to robi? Wcisnąłem dwie cegły. To jest to miejsce... No właśnie, to jest to miejsce ciekawe, że niby... Aha! To chyba oznacza, że tutaj jest takich... A tam też jest coś. O właśnie. Tylko pozostaje pytanie, czy mam wcisnąć wszystkie cegły może. O! Tu nic. No właśnie, ale tych murków to troszkę jest w okolicy. Może jeszcze ten wcisnę? O, teraz ten się nie chce wcisnąć. Chyba, że chodzi o też odpowiednią kolejność, bo może te się też wypchnęły teraz. Dobra, na to wygląda. Czyli tak, te muszę wepchnąć pierwsze. To zagadki to takie, wiecie. Na razie te zagadki są bardziej, bym powiedział, z nazwy, niż z faktycznego zaangażowania mnie jakoś mocniej. Na razie polegają na wciskaniu przycisków. Dobra, to i może teraz? Czy jest ich więcej? Oh yes, no dobra. I co mamy w środku? Mamy 18 monet. Okłady z miodu. Zdrowie w czasie. Mamy, okej, do sprzedania ten i skrzynka czeladnika. Ulepszę przedmioty niskiej jakości i ulepszę wyłącznie przedmioty niskiej jakości. Okej. Myślę, że niebawem trzeba będzie naprawić nasz łuk i rzeczywiście tak ulepszać go, bo jak zaznaczycie, to kolejny łuk, który odkryjemy, będzie raczej łukiem już nie niskiej jakości, prawda? Mam taką przynajmniej nadzieję. A co mamy tutaj? Mamy przede wszystkim drogę. Możemy sobie strzelić naszym tutaj wzrokiem, skupieniem, ale tu nic nie ma, to po prostu są puste rzeczy. Ale mamy tutaj kogoś, kto z chęcią by z nami sobie to pewnie porozmawiał. Ale wiecie co, na początku może kliknę sobie szybką podróż. Raczej na pewno się przyda mieć szybką podróż włączoną, bo to w końcu o to chodzi. Wszystko zbieram po drodze, bo może się przydać. Więc chodź szybka podróżo. Kliknę cię. Mamy punkt kontrolny. I teraz można pójść do tego ziomka. Dowiedzieć się, co on chce. Czy tutaj mamy coś do znalezienia? Raczej nie. Okej. Tu sobie ktoś siedzi w obozie. To nie jest żadna kopalnia. Tommy. If you're trying to hide, I've got bad news for you. What? No! I'm waiting for a convoy! I had no idea today's youth was so diligent about paying taxes. You just at my expense, good sir, and the circumstance is hardly a laughing matter to me. I'm no sir. The name's Robin Hood.
And yes, the situation won't be cause for laughter when the king's men draw and quarter you. How? How can this be? Which is the penalty for waylaying royal treasure. And let's be honest, that's what's on your mind. No! I mean, yes, but no! They were the ones who took the only keepsake of my father, his sword. Nothing else returned from the Crusades. I am sorry. Many fine men made their final resting place there. I barely made it back myself. I'll help you. I am Tommy, and I thank you, Robin. Don't mention it. Let's get to work. We just have to be careful with one matter. If the caravan reaches Conisbro, it will get too dangerous for an attack. They won't make it that far. That's a promise. I'll be waiting in a clearing nearby. Join me there when you're ready. Okej. Dołącz do mnie, jak będziesz gotowy. Dajmy trochę jedzenia na drogę. Może się w sumie przydać, żeby go sobie jakieś tam jedzenie przypisać. Kurczak. Może być. Zjedzmy kurczaka. Myślę, że możemy jeszcze spokojnie sobie zjeść ser. Tylko to jest dziwnie rozwiązane, że trzeba wszystko przypisywać do quickslotu, żeby zjeść. Nie ma jedzenia bezpośrednio z ekwipunku, albo nie odkryłem, jak to zrobić. No dobra, to gdzie on chciał? Obóz odtrąconych. Tu mamy, zobaczcie, dostępne nowe zadanie. Jeszcze jedno. Tu mamy tak, kopalnia srebra. Tak, tutaj mamy obóz królewskich zwiadowców, tak się pokazał. Ale teraz pytanie, gdzie ten ziomek poleciał? To był taki wykrzykniczek powinien być. Ale nie widzę wykrzykniczka. Ostatnio był, z Johnem był wykrzykniczek, ale taki starczką chyba, tak mi się wydaje. A właśnie, Conisbro. Conisbro. Zamek, tak? To ta karawana miała nie dotrzeć do tego Conisbro, czyli mamy jakiś quest. Reputacja do zdobycia w obozie są wrogowie. No, ale myśmy mieli udać się tutaj. Możemy jeszcze, słuchajcie, pójść zobaczyć ten nocleg, jak on wygląda. Tu mamy jeszcze jakieś budynki po drodze, tu mamy jakąś farmę. Mamy zadania, więc będziemy to chcieli jakoś obejść. I w razie czego zrobimy jakiś quest po drodze. Kurde, się tak długo wspinasz. A tu mamy jakiś budyneczek na przykład, nie? To może dałoby się go lekko odwiedzić. Zobaczyć, czy przypadkiem w środku nie ma czegoś ciekawego do wzięcia w tym budynku. O właśnie, dzień dobry. Zastałem kogoś tu w środku? Nie zastałem nikogo. Dwa kamienie i 17 sakiewki. 17 złota w sakiewce, może tak, po polsku. Piwo, kamień. Świetnie. A mogę zbierać takie rzeczy z ławki? Mogę stąd zbierać rzeczy? Nie mogę. Dziwne, nie? Ale z takich miejsc już rzeczy nie mogą być wzięte. To jest specyficzne. Tu coś się świeci, ale to jest leżanka. Dobra. Okej, to może być nocleg i tu mogę zrzucić w ogóle swoje nadmiarowe rzeczy, tak? Gdybym potrzebował, tak? Tak właśnie. No dobra, no jeszcze nie postrzelałem. Tu mogę sobie też coś ugotować do jedzenia. Mamy latarnię, mamy sowę i mamy też kogoś tutaj w okolicy. Ale ten... Dobra, ta kobiecina nie chce rozmawiać. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. A no właśnie, mamy studnię. Aha, okej. Czyli mamy jakieś już miejsce odkrywania. Miejsce, w którym odkrywamy rzeczy. No te budynki są raz zamknięte, raz otwarte. Tam coś w ogóle płonie, czy mi się wydaje? Na horyzoncie. Drogowskaz, tak czy siak tam jest. Jak se patrzę, co tu jeszcze można. No są jacyś ludzie. Jacyś wioskowi w okolicy, ale tak, tutaj to tak ubogo. Taka mała wioseczka. Ale pójdźmy tam. Ojojoj, wydarzenie Młyn Cyrika w Upałach rozpoczęte. O! Wydarzenie? Pokonaj rycerzy niszczących młyn, dobra. Okej, bierzemy łuk i zaraz zobaczymy, jak jesteśmy w stanie coś tutaj z tym zrobić, może. Piąty poziom! Ojej, tutaj ktoś mnie atakuje, nie zauważymy go w ogóle. O kurcze. O, ale siódmy poziom, kurcze, skubańcy, skąd macie takie poziomy tutaj? Oni sami się atakują? Miejmy nadzieję. Ja teraz próbuję walić im po głowach. Znowu ma hełm jakiś. Skubany. Dobra, to już prawie nie żyje. Jeszcze tego jednego byśmy tu pokonali, dobra, jednego już nie ma. Może stracisz też głowę? A, straciłeś głowę, no i o to chodziło. Cyk, o tak. Cyk.
Jest! 3 headshoty weszły pięknie. Dobra. Zbieramy rzeczy, co? Ach, prawie zniszczyli, tak? Syk! Oj, ktoś mi tu atakuje? Ktoś się drze z boku? Tak! Daru się ktoś z boku. To też jest łucznik. O, cholerka. Gdzie on jest? Bo się zgubiłem go. Dobra. Łucznika już nie ma. A jest jeszcze jeden łucznik. Skubany. Syk! Już go nie ma. Nie, jeszcze żyje. Kto jeszcze? Próbuję zobaczyć, kto tam jeszcze jest niedobry. Tam jeszcze ktoś jest niedobry. Cyk! Gary move out! Jeszcze atakuje. 10 poziom? F? Cyk w głowę! Ale dostał headshotika ładnego. O, jak uskoczył! Sam jesteś enemy spotted. Zginął? Jeszcze nie. Ja się na razie zmęczyłem, dostaję w pierdziel. Wow, dostałem łukiem w głowę. Dobra, jest. Huuu. No dobra, ale mam 10 poziom, a ja wciąż jestem na jakimś słabym. Ja jestem na jakimś słabym poziomie. Też mocno. Dobra, zobaczmy jeszcze, co tu się dzieje. To mam jakieś. Mam nadzieję, że będą mi dziękować bardzo mocno za pomoc. Mamy mąkę. No dobra. Co się wydarzyło, Ciriku? Old hell, royal dogs. The entire mill needs repairs. This will ruin me. I was just robbed by some scoundrels, and now this. The ones lying here won't destroy anything else. As for the theft, I suspect you'll get your gold back in the end. We'll see how it goes. Either way, thanks for the help, put in one. I'm Robin. Tell me what's this business with the knights was. Sirik, my lord. It was about nothing. They drank, they brawled, and then decided to devil lives in the mill. You're right. Sounds like royal soldiers. Sound like simpletons. Now I have to get rid of the bodies before the others notice something's off. See to it, and I'll help with rebuilding. Let's make it so there's not a trace of this sorry incident. Thousand thanks. Please gather the wood, and I will handle the rest. Make haste. I'll be back soon. Okej, mam po prostu zebrać. O, nacisnąłem T i od razu mi się włączyło 30. O, widzicie, prawie dobrze zebrałem sosnę od razu, żeby tutaj pomóc w odbudowie czy pozbyciu się ciał, ale muszę jeszcze pozbierać oczywiście rzeczy. Strzała z miedzianym grotem, nie głotem. Ścianę z miedzianym grotem będziemy chcieli też pewnie w przyszłości robić, jak tylko strzelnicę stworzę. Tak, tutaj mamy jeszcze jakieś leżące pozostałości. No właśnie, hajsy! Hajsy najważniejsze tutaj. Nie za bardzo jest miejsce do polowania chyba, nie? No właśnie. To nawet nie wyszliśmy do miejsca, gdzie było zadanie. Tak naprawdę. Ale mam mu pomóc zebrać trochę drewna. Problem jest taki, że w tej okolicy, szczerze powiedziawszy, to ja drewna nie widzę. A gdzieś to miało być w ogóle... A, faktycznie! Patrzcie, tutaj jest faktycznie jeszcze ten. Drogowskaz, ale kliknięcie go nie zapisało gry, chyba odkrycie dopiero zapisuje. No dobra, ale musimy zabrać... muszę coś zjeść w ogóle z tego co widzę. Więc... zdrowie w czasie chętnie. Żeby trochę się wyleczyć i wracamy do ścinania drzew. Tak jest. Trochę drzew trzeba ściąć, tylko pytanie czy tu będą w okolicy. Dobra, to zrobimy to ulepszenie plus 2 dla naszego łuku. Okej, okay, i teraz będę mógł go... Nie działa? No to mogę ulepszyć skrzynka czeladnika, bo już naprawiłem łuk. Okej, okay, mogę go już ulepszać teraz, dobra. Chyba? Nie, nie mogę. Przeciągnę przedmiot tej samej jakości koloru, by go ulepszyć. Niskiej jakości. Niska jakość. Obrażenia, zasięg strzału, waga. Ale próbuję zrobić to i nie działa. To też nie działa na łuk. Ej, zobaczcie, to nawet... Unikalne cechy, ulepszenie plus 2. Aha, to jest ulepszenie. Dobra, okej, rozumiem. Przepraszam, już. Bo to jest to. To po prostu ulepsza o 2, a to ulepsza o 1. A mi brakuje tego jakiegoś przedmiotu, który pozwala mi przesunąć pasek ulepszeń. Bo widzicie, jeszcze tu mogę 4 ulepszenia wsadzić.
Tylko, że muszę znaleźć przedmiot, który pozwoli mi to rozszerzyć jeszcze o kolejne punkty. Więc na razie nie ulepszę. Ale jest to zawsze jakaś opcja na przyszłość. Strzał mam dużo, miedzianych strzał mam trochę mniej. Ale to w swoim czasie. Na razie chciałem zdobyć te drzewa, ale tam jest obóz niebezpiecznych ludzi. Więc zróbmy to, okej. Okay. Obóz niebezpiecznych ludzi. Czemu nie? Ciekawe miejsce, jest chronione. Co to da, jak będę się skradał, kiedy nie jestem? No właśnie, nic to nie da. Ten koleś tam patrzy. O właśnie, chyba nawet mnie widzi. Nie wiem, czy mnie widzi, ciężko powiedzieć. Mógłbym jakoś zwrócić ich uwagę, ale nie wiem jak. O właśnie. Było niebezpiecznie, a wejdziemy tutaj. O! Już mnie nie widać. Idealnie, to jest coś do zebrania? Nie. No dobra, ziomek, dostałeś kiedyś ze strzału z krzaków i tak pod słońce. O, o! No dobra. Teoretycznie najlepiej byłoby pacnąć tego typa na... O jezu, jak wszystko pod słońce świeci. Pacnąć tego typa w ryj. O cholera. Jest! O, tu jest ich trzech! Podnoś się! Cyk! Dobra, no to musimy teraz z nimi uciekać. O kurde. Dobra, Rudy. Wow! No tak! Biją, ojojoj! Niebezpiecznie, no właśnie, tak coś czułem, że tamten łucznik będzie mnie najbardziej bił. Dobra, zaraz go trafimy, czekajcie. Cyk! O, to ładnie weszło. Muszę tu uważać jednak. Na początku zdjąć łucznika. Dobra. Dobra, łucznik nie żyje. Aj! Nie wiem, czy dostał headshota, czy nie. Teraz dostał headshotika, bo czerwony poleciał znaczek. Dobra, gościa już nie ma. Został jeszcze tylko gość z wiadrem na głowie. Już nie masz wiadra. Zaraz myślmy też głowy. A, ziomek. Nie podejdziesz? Haha, nie podszedł. Dobra. Udało się posprzątać. Ale najgorsze jest to, że to wszystko robię na takich bieda. Jak widzicie, na takich bieda strzałach i bieda. O, tam jest wykrzyknik, proszę bardzo. Na bieda strzałach i na bieda łuku. Na razie wszystko. Może rzeczywiście warto byłoby umiejętności usprawić, ale mam wrażenie, że wiecie co, że chyba... A to nie przypadkiem jest nasz kolega Tommy, któremu mieliśmy pomóc? Czy to jest ktoś inny? Nie, to jest ktoś inny, to jest... To jest Bold. I'm Robin. And what's your name? I'm Bold. I'm waiting for my father. He told you to wait here, alone? No, father got caught by the men with swords, and they said he'll rot in a He'll rot. He'll rot in a dungeon. Bold. You're very brave to be waiting for your father here by yourself. Don't worry. Those people won't hurt him, and he'll be back with you soon. There! I heard them laughing, beating him. Keep your chin up, and don't go anywhere. He'll come back to you soon. Zabij przeciwników i uratuj Rusta. Okej, ale czy on pokazywał faktycznie to miejsce, tylko tu podszedłem, bo może to jest... No tak! To jest to miejsce. Zabij przeciwników i uratuj Rusta. Proszę bardzo. Czasami warto na początku zobaczyć właśnie questy, jak widzicie, idealnie quest podpasował pod miejsce, w którym jestem. Sobie tu oczywiście jeszcze napijemy się jeszcze raz tego krwawika. I go. Tak, trzeba regenerować sobie zdrowie. Tam wszyscy zostali ubici z tego, co kojarzę, ale nie zaszkodzi się wyleczyć tak czy siak. Tak. Chyba w porządku. Mamy jeszcze ser. Puścimy sobie tutaj. Nie wszyscy. Cyk! Ziomek! Żeś się uchował? Już cię nie ma. Dobra, co my tu mamy? Cięciwa i pełna sakiewka. 26 monet. Dobra. Mamy też piwo. Okej, już cię ratuję. Why did they seize you? I was gathering kindling in the woods. It's not allowed, but my boy was cold and we need something to cook on. That's understandable. Besides, a forest should be for everyone.
Why is it only the king and his lackeys get to crawl all over it? You know what? I don't think they can. The forest is for everyone. My people and I live by that rule. You speak wisely. What do they call you, hooded one? Robin, and you are... Ruster, but right now I need to get back to me, lad. Is his name Bode? Yes, is he all right? No, safe and sound. If a little scared, but still brave. Good lad. All that's left for me in this world. Find us, Robin, and we'll talk about the reward. We'll meet again. I'm counting on it. No dobra, uratowaliśmy mu syna. Jest wszystko pięknie, jest zadowolony, mamy pogadać o nagrodzie, jak go kiedyś tam znajdę. A w beczce znalazłem miód pitny i smalec. Dobrze, miecz, miód pitny, miecz pitny? Miecz pitny, Miecz pitny i smalec, dobra. No najgorsze, że podświetlają się cały czas jeszcze te miejsca, które ewidentnie zostały już przez nas zczyszczone. No dobra, zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj. A, mamy wrócić rodzina w komplecie, porozmawiaj z synem poza obozem. No dobra, możemy to zrobić. Możemy to zrobić. Magazyn królewski, no ale tu musimy dotrzeć, więc idealnie. Dobra, to lecimy akurat po drodze, słuchajcie. Pogadamy z synem. Ja nie chciałem jeszcze drzew. No właśnie, czekajcie. Nie chciałem drzew, bo ja właśnie tutaj przyszedłem jeszcze drzewa pościnać. Ja nie wiem, czy to raczej nie jest sosna. Więc nie wiem, co to pościnam, ale zaraz zobaczę, co to jest za drzewo. Bóg, a w ogóle mam napisane, nie muszę, tak? Wystarczy patrzeć na interfejs, nie? Czasami. Teoretycznie mam ściąć nie bóg, a mam ściąć trochę sosny, ale skoro są tu buki, no i tak je pościnam. No dobra, przybyłem do syna i ojca. O, tutaj jeszcze, aha, to są, o, może jakiś fajny łuk będziesz miał dla mnie, ej. Good to see the family back together. It would have been impossible without you, Robin. Bode, what do we say when someone helps us? Thank you. Make nothing of it. No one should be kept in a cage. Definitely not for using the forest. Are you all right? Yes, let's go home now. Visit us whenever you feel like it. There will always be a bed there for you. We live not far from here. Thank you. I'll probably visit you. A ile bonusów? Maść krawnika, 425 monet! No to ładnie. Mamy kolejny poziom, więc myślę, że można zainwestować, bo tam staram się cały czas zachować trochę poboczne. Pamiątka pojedynczą w sumieniu, kiedy będziesz gotowy, tak? I tutaj ta sosna, nie? Więc ja sobie to chcę zaznaczyć jako główne zadanie, natomiast mamy umiejętności już 12 punktów, więc zostawimy sobie część oczywiście na rozwój w domu, ale też na rozwój tutaj. Konserwacja energii. Zużycie czasu, dobra, to byśmy chcieli. Obrażenia statusowe, trucizna obrażeń pułapek, wydłuży czas efekt paraliżu. Tego nawet jeszcze mam odblokowanego. Zadblokujemy sobie to i to. To na pewno. Patrzę na jakieś takie skrajne. Zużycie energii łukiem. Widzicie? Minus 10%. To wydaje się całkiem sensowne, chociaż tutaj mamy 5%, a tutaj mamy 10%, rozumiem. Tu mamy... Zużycie wytrzymałości łuku jest mniejsze. Także to byłoby spoko też. Tu mamy celność łuku. Okej, też mogły być 2 punkty i na razie tyle. Zostawić sobie chcę trochę punktów na te umiejętności, które można zdobyć... wiecie kiedy. Kiedy... te umiejętności, które można zdobyć... w momencie, kiedy wybudujemy sobie budynki. No dobra, to idziemy teraz w takim wypadku, no tu mamy cały czas to płonie wszystko, ale idziemy do dostępnego zadania, bo niestety to nie ma sosen, co ciekawe. No mam 31 sosen, jak widzicie, tylko drewna sosnowego zebranego. Więc no. Ale tutaj mamy ten chyba, to jest chyba ta wioska, do której mieliśmy dojść, tylko oczywiście jeszcze tutaj. No i widzę, że... Wiecie co, no gra sobie nie radzi. Ewidentnie. Grafika. Muszę coś pokombinować, bo widzicie sami, że strasznie traci klatki, jak chodzimy po tej trawie. Czy my mamy jakiś sposób na to, żeby... Dobra, zrobimy synchronizację mimo wszystko. A czy my mamy tu możliwość optymalizacji? Cienie trawy, deszcz, światło kierunkowe, efekt flary, głębia ostrości. Nawet widzicie, że głębia ostrości mam wyłączoną. Efekt flary. A gdzie tu jest coś takiego jak... Ta. Zaawansowane. Może tutaj będzie. Preset graficzny. Okluzja otoczenia. Cienie. Otoczenie. Gęstość trawy. O, właśnie. Dajmy sobie średnia. Widzicie, to w ogóle jest epicka. Nie wiem, jak by to miało działać. Jakby jeszcze epicka weszła do gry. Chmury. Odbicia. Blask ognia. Dobra, to nie chcę was tym zanudzać. Rozdzielczość cieni.
damy wysokie, bo to cienie też dużo żrą. Najwyraźniej. Dobra, zastosuj. Że troszkę będzie lepiej? Oj, oj! Myślałem, że w ogóle cała roślinność znika, ale po prostu... Ale dalej. Dalej nie ma płynności. No cóż, optymalizacja w tej grze nie jest zbyt dobra. W takim wypadku, jak widzicie, mam na wysokich i ledwo ciągnie. A przecież nie mam... Nie mam słabego procka, nie mam słabej karty graficznej. Inne gry nie haczą. Went Bridge. No dobra. Tu mamy jakieś zadania. Co tu się dzieje, kobieto? Co tam, Alba? Maybe you've seen my Elric. Sadly, good woman. I don't know who you're talking about. About my Elric, my son. I haven't seen your son, no. But maybe I can help you find him. Will you do it for me? With great pleasure. Helping you will be an honor. Oh, such a well-mannered youth. You remind me of my Elric. What do they call you? Robin Hood. Robert! That was my husband's name. It's a sign. Bad. Another poor soul. He went and died years ago. Now Elric does what he can to feed us. Can I tell you a secret? I'll take it with me to my grave. Elric left to hunt. I know he's not allowed to, but how else are we to eat? The forest is meant for all. Say no more. I'll help. Just tell me which way your son went. As always, he went into the forest north of Wentbridge, but this time he hasn't returned. Don't worry about a thing. Your son will return. No dobra, poszukiwania, tak? Poszukiwania rozpoczęte. Ale my na razie patrzymy właśnie na to, gdzie tu może być jakiś sołtys. Widzicie, tutaj są jakieś znaczniki. Tutaj w tym mieście. O proszę, zielarza mamy. Jest sołtys. Myśliwy i tawerna. Dobra, czyli dokładnie sołtys mieszka sobie gdzieś... Może to jest sołtys? To jest sołtys? Tak, jest sołtys. Greetings. Are you the steward here? I am. Any chance you've seen some suspicious goods around Barnsdale? They could be ours, because we've been robbed. No dobra. Czyli tak, mamy tak. Możemy oddać jedno dobre, możemy oddać wszystkie dobra, wtedy zwiększymy reputację. Oddajmy wszystkie dobra. Robin's actions bring hope to the poor and needy. However, they do not escape the attention of the Sheriff of Nottingham. It is known that one could hardly find a more formidable foe in the entire kingdom. I have some items for you. Ojej, jaka dziwna wstawka, taka wyrwana trochę z kontekstu. Thank you, stranger. May word of a great savior spread. Be well. No dobra, nie wiem ile mamy procent, ale coś czuję, że przekroczyliśmy 14, stąd mamy, słuchajcie, 40, przepraszam, stąd mamy jakby benefity teraz. Tak mi się wydaje przynajmniej. A co leży tutaj? Jakaś kartka. Notatka sołtysa. Nie pozwolili mi sprzedawać dóbr u nas w wiosce. Prawo do wolnego handlu zostało zablokowane, nie mamy dodatkowego zarobku u podróżnych. Większość dóbr rekwiruje Lord i przywozi do Coningsbrough bądź New Millerdam i tam czerpie dodatkowe korzyści. Musieliśmy więc wykorzystać miejsce na głównym placu wioski na magazyn. Wykorzystują to, że do tych miasteczek z prawem handlu trasa to prawie dzień drogi, a trakt niebezpieczny, więc zwyczajnych chłopów nie stać na to ryzyko. Okej. Okay. Rzucimy jeszcze sobie na okolice okiem, bo mamy tu jeszcze jakiś quest, więc sobie pogadajmy z panią. Lori? Damned king and his hellish taxes. Even at a time like this, if I could with my bare hands, I would... I've seen people go to the scaffold for more restrained words. Have at it, God's child. Go, fetch the royals right now, and let them do their thing. Hanging the helpless is all they're good for. Forgive me, my lady. I didn't mean for it to sound that way. I'm no threat. You'll pay all my taxes after my father's death? I'm sorry for the loss in your family. But what do you mean by taxes? How could your father have passed more than once? I'm not amused, stranger. One tax to the ruler for his loss of labor, a second to the robe at the graveyard for burial, and a third called the dead arm's pay. That one? For this miserable house and scrap of field to keep them in the family. It sounds like too many tragedies in one place. How can I help? Why do you want to help me? Let's say I have my quarrels with the king and enjoy doing things that impede him. You talk like a man I could grow to like. My name's Lori. Robin Hood. It's a pleasure. Yes, and now for the specifics. In a nearby warehouse, there is stored silverware that belongs to my family. We sold them one day to make ends meet.
I understand you want me to steal them. If you can, yes. I see no reason not to pay with the same silver for the same tragedy. That's a wise approach. I'll be back with your silvers. No dobra. To faktycznie ciekawy pomysł, żeby płacić kilka razy za to samo. Mamy coś ciekawego? Aha. Jak odpalam super zmysł, potem odpalam go jeszcze raz, naciskam dwa razy R, to mi się on od razu wyłącza. Ciekawe podejście, ciekawe. Dobra, czekajcie, bo my tu mamy jeszcze jakichś ludzi. I może warto byłoby pogadać na przykład z zielarzem albo z myśliwym? Wow, co tu się? Wydarzenie bez sprawy pierwszej nocy rozpoczęte? O-o! Ale co, to kogoś chcą powiesić? Wow, a tu jest jakaś walka już? Ej, nie byłem na to gotowy! Dobra, zatrzymajmy czas. I po ryju. Kogoś chcą powiesić, kurczę. Cyk, w plecy. O, ładnie. Dobra, typa nie ma. Kto jeszcze tam? A przed nim linę było chyba, nie? Cyk. Dobra, przeciąłem linę, ale teraz jest niebezpiecznie. Drugi poziom na szczęście, gdzie jakiś łucznik jest, widzę. Piąty poziom łucznika, dobra, dostał. Ale ten też mnie tu denerwuje, chłopak. Z bliskiego kontaktu, oj. Dobra. Znaczy tak naprawdę uratowaliśmy już babeczkę, tylko teraz... Cyk, łucznik. Cyk w głowę. I pyk, oj, nie trafiłem. Dobra, gin. I cyk. Już po krzyku? A ci jak gdyby nigdy nic się rozeszli, okej. No dobra, chyba kogoś uratowałem faktycznie. Uratowałem tę babkę od szafotu, tak? Are you all right? The right of first night? Starting lawless times and I'm still whole. But my Edwin isn't bloody lordlings. What did you do to that lord? What was I supposed to do? Stand there and give myself? I bent my leg in the knee and let him have it so hard his eyes came together. But Edwin, poor thing. It's not your fault. They started it all. They should get what's coming to them. They got theirs, but they should have got more, painfully. They call me Robin Hood, and I have an offer for you. You're not likely to find peace here. Sooner or later, someone will come after you. My village is filled with people who don't want to be ruled by lords and brutes. You'll be welcome there. I have some dowry gold. I don't think it's dowry anymore. I can also work, but not here. Not staying here. Okej, czyli albo możemy zachować złoto i przyda się reputacja, albo zachowamy złoto dla siebie. Dobra, zwiększmy reputację. Keep your gold. You'll have use for it yet. I'll show you the way to our outpost. When you get there, tell them I sent you. Talk to Marian, and you'll never get hurt again. See you again, Robin. Until later, Martha. Zwiększono poziom reputacji o 1,5%, ale 400 ekspa też weszła. Deep breath, complete your first hanging event. Ale najlepsze jest to, że nagle wszyscy tak rozeszli się, gdyby nigdy nic. 3 podatki od śmierci, srebrna zastawa. Aha, to nawet jest w ogóle w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Studnia. Dobra, ale to może później. Jeszcze koniuszego musimy tu odblokować. Teoretycznie ja teraz chcę pozbierać rzeczy. Tu mamy sól. Proszę bardzo, mamy krwawnik. Tu mamy strzałę z miedzianym grotem. Tu mamy jabłuszko. W ogóle sobie, o właśnie, sobie tutaj troszeczkę podświetlmy co i jak. Pytanie brzmi, czy w ogóle da się zabić takiego zwykłego człowieka, w sensie takiego osadnika. Tu mamy mnóstwo informacji, nie wiem czy ja bym chciał to czytać. Nasza kopalnia Serber na południe od Wentbridge potrzebuje silnych ludzi do pracy. Znajdzie się tutaj dla każdego, każdy znajdzie coś dla siebie. Miedziane kilofy należy zabrać we własnym zakresie. Wigo Garbaty, skryba Lorda Loka Greytoofa. Okej. Okay. Nie będziemy na razie tego wszystkiego tutaj czytać. Mamy też kurczaka i mamy też monety. Tam mamy jakąś akcję z odzyskaniem srebra. Ale my chcemy wrócić do wioski, bo ona się tak nagle pojawiła tutaj ten cały quest. Tak? Trochę mnie tak z przyczajki przyatakował. Tu mamy jeszcze trochę złota. Ile w ogóle mamy tego złota teraz? 952. Idealnie, żeby podnieść, żeby zbudować strzelnicę. To jest taki nasz cel na dziś, zbudować strzelnicę. Mamy tawernę. Co w tej tawernie może się dziać? W tej tawernie na pewno mogą nam coś dać, na przykład kupiec. Okej, okay. On sprzedaje pieczoną sarnę.
Moja oferta, mogę też sprzedać im rzeczy. O, ale pieczona sarna 78 kosztuje. Wino, miód, pitny, piwo. A moja oferta jest taka, że chcę sprzedać naszyjnik z kamieniem i chcę sprzedać... Coś jeszcze w ogóle mam ciekawego? Chyba już nic. Nic wartego, aż tak bardzo nie mam. Niestety. Nic wartościowego. Nie mam już aż tak. Tu mam ziomeczków, ale widzę, że z nimi nie da się gadać. Tutaj po prostu można wejść do wioski i coś sprzedać w razie czego. Dobra, to jest tawerna. Tutaj mamy myśliwego przed sobą. O właśnie, może myśliwy coś mi powie ciekawego? To jest kupiec, aha! U myśliwego mogę kupić mięso i skóry. Rozumiem. A u zielarza pewnie będzie można kupić, jak znam życie, zioła, nie? Taki plot twist. To jest chyba zielarz. Już wygląda na jakiegoś farmera. Ale chyba jesteś zielarzem, tak coś czuję. Tak. O, majs krawnika, majs szałwi. O, mamy ocet winny, mamy żywicę sosny, smalec, okład z miodu, szałwia, krawnik, mech, trzcina, konopia. Okej. Okay. Jakby nam brakowało, to możemy zawsze do wioski się udać i coś kupować, pokupować, chociaż na razie nie wiem, co mi będzie potrzebne. Ocet winny, tego chyba mam najmniej. Ale to dobrze wiedzieć, że jest szansa sobie tutaj coś zregenerować, wziąć, kupić. A teraz słuchajcie, w takim wypadku wracamy do naszej wioski. Koniuszym. Otwórz drzwi, super. Wracamy koniuszym do wioski i zbudujemy strzelnicę. Mój topór jest bliski zniszczenia, a go nie ulepszamy oczywiście, więc możemy zobaczyć, czy warto go sprzedawać pod sam koniec. Ja bym chciał sprzedać topór, żeby potem zbudować nowy topór. To proszę bardzo. Topór zniszczony, widać, że kosztuje dosłownie jedną monetę, czyli się nie opłaca. Jedna moneta. Teraz muszę sobie wytworzyć nowy topór. Dobra, ale wróciłem do wioski. Zaraz będę robił porządki oczywiście z tymi tutaj rzeczami, bo na razie tak sobie jeszcze dopiero przybyłem. Może ci tu będzie ta Marta cała, którą żeśmy uratowali. Tylko wiecie co? No właśnie, bo ja bym chciał nie zrobić kamiennego... Nie chcę zrobić kamiennego topora, tylko chcę zrobić już miedziany topór. Właśnie nie chcę zrobić kamienny topór, chcę zrobić miedziany topór? W każdym razie. Tak, strzelnica. Co nam jest potrzebne, żeby zbudować strzelnicę? Potrzebujemy 5 wyprawionych skór i 3 smoły, które można kupić, tak? I 25 buku. No dobrze, że akurat mam przy okazji jeszcze zrobione. Więc robotnicy też dostępni. Idziemy na początek zrobić skórę łani i porządki. Za chwilę będzie strzelnica i zobaczymy, co ona nam da. Ale właśnie! To mi przypomniało, że w chacie trapera mamy jakieś umiejętności. Na przykład mamy tropiciela. Będzie można zobaczyć jakieś ślady. Trenuj. Okej, okay. Wytrenowany tropiciel. Bystry wzrok, zwiększa zasięg działania trybu łowcy do 60 metrów. Dobra, może być. Myśliwy, wzmacnia też zwierzęta w trybie łowcy. Widoczność dziół. Widoczność wrogów. Intuicja, zwiększa przez ścianę. Dobra, może być. A zostawiam na razie te dwie zostawię sobie. Więcej umiejętności za chwilę, ponieważ chciałbym jednak skupić się na ważniejszych rzeczach, zostawić sobie te umiejętności jeszcze. Bo na wypadek, gdyby w strzelnicy warto byłoby jeszcze coś zrobić. A, no i skóry łani nie mam. Przygotowany. To jeszcze by się magazyn przydał, do którego mógłbym wrzucać. Oprócz tego, że wrzucam do tego magazynu, a raczej to nie jest realne, żeby zrobili dwa. Bo ten nie miałby żadnego sensu, chociaż gdyby to było współdzielone, to miałoby sens. Dobra, mam wrażenie, że mam wszystkie surowce potrzebne. Jeszcze sobie w takim wypadku zagryziemy trochę coś. Nie wiem, czy nie będę teraz szedł spać, ale to nie ma znaczenia. Zjeść mogę. Dobra, a więc... chyba wszystko. Nie, strzelnica. A 5 wyprawionej skóry łani. Dobra, ja zrobiłem 10 wyprawionej skóry łani. 10 sztuk, ale nie wrzucimy do magazynu jeszcze. Dziwne, że nie bierze też tego, co mam... Nie bierze pod uwagę tego, co ja mam przy sobie, tak? Że to musi być wrzucone do magazynu. Powinno brać i magazyn, i moje kieszenie. To byłoby to najoptymalniejsze, no ale dobra. Strzelnica. Smołę też kupiłem. Pewnie strzelnica wymaga trochę miejsca, jak znam życie. Więc, no oczywiście, musimy na początku znaleźć miejsce na to. Na strzelnicę, więc... Myślę, że strzelnica... Czemu ten escape nie działa? No nie wierzę. Dobra, interfejsowo tutaj nie jest za dobrze. Tu zrobimy strzelnicę. Sypniemy sobie to drzewo. To drzewo, to drzewo. Dobra, i to drzewo chyba też. I to też. I strzelnica. Proszę bardzo, teraz możemy ją obrócić. Ustawić sobie gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że ten ziutek tu nie będzie przeszkadzał nam. Jest strzelnica. Git.
No i możemy zobaczyć, co ta tak naprawdę nam da, ta strzelnica. Jakie odblokuje możliwości, jakie właściwości. To mamy co? HT Trappera, gdzie możemy tylko... Aha, tutaj tylko możemy na razie sobie umiejętności rozwijać. No dobra, strzelnica, dlatego też zostawiłem sobie umiejętności, w wypadek gdyby były potrzebne, ale na początku na pewno byśmy chcieli zrobić łuk. Ale zobaczmy, co my tu mamy. Poziom pierwszy. Ogłuszenie łukiem. Strzał ze skoku. Prosty łuk. Strzała z miedzianym grotem. Zatruta strzała. Ognista strzała. Słaba strzała dymna. Pułapka z ostrzami. Dwa punkty umiejętności. Powoduje eksplozję ostrzy. Umożliwia aktywację pobliskich pułapek. Skuteczna małe grupki. Mała strzała dymna. Ciekawe. Strzała z miedzianym grotem. Popularne strzały dość... Zdać wytrzymał grotem. Dobra, i to mamy tak. Prosty łuk, a jaki ja mam? Ja mam sklecony łuk, a prosty łuk, nie wiem jakiej jest jakości. Ale potrzebuję tego punktu umiejętności. Ogłuszenie łukiem. W bliskim zwarciu zadziwiająco skuteczne metody zwiększenia dystansu, jeśli się trafi. Okej. Okay. Czy mogę próbować zaatakować łukiem dzięki temu? Okej, okay, no to jest też spoko. Dostępne punkty umiejętności. Tak, prosty łuk. Może być trenuj. Wytrenowane będzie można je tworzyć. Strzała z miedzianym grotem też byłaby spoko, żeby robić lepsze rzeczy, ale ogłuszenie łukiem... No dobra, ogłuszenie łukiem niech będzie. No dobra, czyli tutaj mamy przede wszystkim umiejętności do odblokowania. W porządku. I teraz co? Teraz rozumiem, że będę mógł stworzyć sobie ten łuk już, tak? Mam nadzieję. Zobaczmy, czy mam wytwarzanie prostego łuku i to jest sklecony łuk. Nie wiem dalej, to dalej jest niska jakość. Prosty łuk, obrażenia są troszkę większe, ale mój łuk ma, no... Zobaczcie, tak, poulepszany łuk, 20-26 można powiedzieć, a ten ma 24-28, czyli jest lepszy. 12 buku, jedna cięciwa muszę mieć, żeby móc to wytworzyć. Jak dobrze kojarzę, to mam coś takiego przygotowanego u siebie w magazynie. Ale to w takim przypadku jeszcze kowal, bo musimy zrobić sobie też miedziany topór, tak? Miedziany topór to są monety, 120 monet, spoko, mamy buk, mamy sztabkę miedzi, a teraz mi buk bierze, Okej, okay, no i znowu głupota, tutaj bierze z magazynu buk, a tam mi nie bierze, a nie, bo to, a dobra, przepraszam, nie, cofam, nie głupota, ponieważ ja to robiłem z wytwarzania ręcznego, dobra, więc nie dziwne, że w wytwarzaniu ręcznym nie działa mi, nie mam buku przy sobie, ani cięciwy, więc muszę to wziąć i będę zaraz miał lepszy łuk. Mam wszystko, wytwórz i słuchajcie, jest pięknie. Mamy to, mamy lepszy łuk. Zdecydowanie lepszy niż ten ulepszony, dzięki temu, ale tego będzie można teraz sprzedać pewnie za dobrą cenę. Nadal prosty łuk jest niskiej jakości, to mnie zaskoczyło, więc będzie można ulepszyć teraz ten prosty łuk. Nawet dwukrotnie. O właśnie, widzicie, ulepszenie jest maksymalnie 6. I już ma lepsze obrażenia, tak? Więc ulepszanie też jest całkiem w porządku. Ten łuk będzie można sprzedać. Bóg będzie można zrzucić na razie. Tu mamy tak, sosna spoczyna mi do questa, więc muszę mieć ją przy sobie, ale reszta to już jest w sumie to jedzenie. Więc zobaczmy jeszcze za ile będę mógł ten łuk sprzedać u kupca. Czy może lepiej go na początku naprawić, chociaż nie ma jak naprawiać za bardzo, szkoda chyba naprawiania. Moja oferta i zobaczmy ile za łuk weźmiesz. Co? 15? Strasznie słabo. A za zwykły miecz coś 170, to jest ciekawe. No dobra, sklecony łuk za 15, dobrze się wysłużył przez moje pierwsze odcinki, więc sprzedaj za 15 monet, niechaj będzie. I to na razie tyle, będziemy testować nowy łuk i być może nawet i strzały z miedzianym grotem, bo lepsze obrażenia są, tak? Jak zdobędziemy sobie poziom, to oczywiście będziemy chcieli na bank, a coś tu wykombinować, żeby... zdobyć jakieś po prostu punkty doświadczenia, ulepszyć, tak, bo tu mamy punkty umiejętności, mamy do 8 poziomu trochę, musimy jeszcze się pobawić, więc te punkty umiejętności przydadzą się właśnie dla lepszych strzał. Jedyne, co chciałem jeszcze na koniec sprawdzić, to jak teraz zmiana strzał, atak specjalny, aha, to jest ten lewy alt. Czemu takie dziwne zostawia smugi? Czyli to jest odepchnięcie przeciwnika, walnięcie łukiem. To ciekawe, że to było pokazane jako specjalny atak, zanim go jeszcze odkryłem. Dziwne. Niemniej, X, zmiana strzał. Co to robi? Aha, bo tu mam 2 sloty na strzał, teraz zmieniam sobie na miedziane, rozumiem. Okej, okay. Rozumiem. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Myślę, że jeszcze zrobimy sobie jeden odcinek. Zobaczymy, jak wygląda dalej rozwój wioski.
co teraz warto będzie rozwinąć, to wszystko sobie zobaczymy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się wielka piona, do zobaczyska, cześć!